7 PKO Bieg Charytatywny to nie tylko bieganie, ale też pomaganie i skakanie. A najlepszym dowodem na to jest ambasador wydarzenia, czyli Paweł Wojciechowski, mistrz świata i halowy mistrz Europy w skoku o tyczce. Paweł, spotykamy się w takim ważnym chyba momencie w Twojej karierze, bo całkiem niedawno po Mistrzostwach Świata w Budapeszcie powiedziałeś, że to chyba będzie ostatni rok. Jak się z tym czujesz? Tak, i to na dzień dzisiejszy to jest 90%, że to będzie ostatni rok. Ja czuję się z tym dobrze, czuję taką nutkę ekscytacji, gdzieś tam łza wokół się kręci, bo mimo wszystko całe moje życie dorosłe i to wcześniejsze również, o które pamiętam, no to spędziłem na stadionie. Rezygnacja z tego, żegnanie się z tą przygodą, no, będzie dla mnie, dla mojego życia prywatnego, zawodowego, wielkim wydarzeniem. Także na pewno bardzo ważny rok. Chciałbym zwieńczyć go takim sukcesem w postaci wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie. No, ale mówię, nie zamykam sobie drogi, bo jeżeli będzie naprawdę dobre skakanie, no to jeszcze postaram się trochę dociągnąć. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy skupiam się na Igrzyskach Olimpijskich i na tym, żeby dotrwać w zdrowiu i żeby to sprawiało satysfakcję. Powiedziałeś, że całe życie skakanie, stadion, właściwie chyba ten nawet stadion, można tak powiedzieć. Trochę lat minęło, tak dzisiaj o tym wcześniej rozmawialiśmy. Ile trzeba było poświęcić, ile łez wylać, potu na takim stadionie, żeby dojść do takiego momentu, w którym ty się znalazłeś jako mistrz świata? Tak, możemy nawet powiedzieć, że ten stadion rósł razem ze mną, bo on kiedyś był troszeczkę mniejszy, potem ja rosłem, to tutaj trybuny też urosły i dzisiaj mamy to, co mamy, to tak jak widzimy. W momencie, kiedy wychodzi, to schodzi to na drugi plan, bo najważniejsze jest samorozwój, zadowolenie z tego, co się robi. Więc dlaczego akurat tyczka? Mogłeś przecież wybrać sobie piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, jesteś wysoki. Dlaczego ta tyczka? To nie był mój wybór, od razu mówię, bo 9-latek nie decyduje sam za siebie. To wtedy wybrał za mnie dziadek, który... Dziadek? Tak, dziadek, który jest praojcem tego sukcesu. I dziadek wahał się pomiędzy piłką nożną, a tyczką. Całe szczęście wybrał tyczkę, bo ja nie nadaję się do pracy w zespole zbytnio, także typowy indywidualista. Ale to dziadek jest tym, który stworzył mnie, stworzył ten sukces, bo od 9 roku życia do 18 był ze mną na każdym treningu, także był takim drugim trenerem. Te treningi oczywiście z racji tego, że dziadek bywał, przenosiły się do domu, także to tak nie kończyło się tutaj na stadionie i zostawało na stadionie, tylko szło z nami do domu tak samo. To tak cofnęliśmy się do tych lat, kiedy zaczynałeś, bo tak sobie myślę, że dzisiaj dzieciaki chyba trudno w ogóle zachęcić do uprawiania sportu. Ty masz na to jakąś receptę, w jakiś sposób? Trudny temat, trudne pytania, trudne czasy. Dzisiaj przegrywamy z otaczającą nas elektroniką, postępem, przyszłością. Dzisiaj do sportu będzie zachęcić coraz trudniej. Wiem, że chciałbym, że to jest to, co chciałbym robić po karierze, czyli zachęcać młodzież, młodych ludzi do tego, aby trenowały sport, aby trenowały skok o tyczce, bo na tym zależy mi najbardziej, ale myślę, że każdy ruszający się młody człowiek to nasz sukces narodowy, bo chcemy, żeby tych ludzi, sportowców było jak najwięcej. A czy ja mam na to metodę? Mam nadzieję, że powstająca hala, która ma tutaj się pojawić za stadionem, przyciągnie chociaż troszeczkę ludzi i to, że możliwość treningu ze mną gdzieś w przyszłości będzie tym zachęcającym elementem. Czyli widzisz się w roli trenera? Widzę się, zdecydowanie. No tak jak mówię, to jest całe moje życie, nie wyobrażam sobie niczego innego. Także ja po końcu kariery nie odejdę ze stadionu tak na dobre i na stałe, tylko chciałbym tutaj wracać i coś dobrego dla sportu zrobić. Okej. Z tymi ludźmi, o których powiedziałeś, żeby chętnie tutaj przyjeżdżali, to ja myślę sobie, że nie jest tak źle, bo tutaj wjeżdżając na obiekt tego stadionu, patrząc na parkingi i na te boczne różne boiska, to tutaj jest ruch, tutaj się dzieje, są i dzieci, i osoby starsze, także chyba nie jest tak źle. No dzieje się, tu staramy się wprowadzać zajęcia już od 4 roku życia, czyli młodzież przychodzi, tutaj zostawia swoje emocje, swój wysiłek, także mam nadzieję, że powodujemy to, że potem rodzicom jest łatwiej, dzieci lepiej śpią. Także na pewno robimy coś w tym kierunku i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt w przyszłości.
Mam nadzieję, że tyczkarzy i nie tylko będzie coraz więcej tutaj, w mojej rodzinnej Bydgoszczy. Tyczkarzy, czyli skaczesz, ale też biegasz czasami, bo przecież jesteś ambasadorem 7 PKO Biegu Charytatywnego i to aż do Wieliczki się wybierasz. Wybieram się na południe Polski, tak, aż do Wieliczki. U mnie z tym bieganiem to tak nie do końca jest dobrze, ale każdy może. Biegać każdy może. Myślę, że nie użyję żadnego zakazanego sloganu, jeżeli powiem, że pomaganie po prostu jest fajne i z tego założenia wychodzę. W tym roku będziemy biegać w 12 miastach i wspierać młode sportowe talenty. Ty chyba doskonale wiesz, jak ważne jest wsparcie tych młodych sportowców. Zdecydowanie tak, zdecydowanie wiem i myślę, że tego wsparcia powinno być coraz więcej. Jeżeli dokłożę cegiełkę do tego, to super. Ale chcę zaznaczyć, że z tym wspomaganiem jest coraz lepiej, bo myślę, że sport w naszym kraju zakorzenił się już na dobre i to w każdej formie, bo myślę, że Polacy to świetni patrioci, świetni kibice. Uważam, że świetlana przyszłość przed młodymi sportowcami. No to na koniec pytanie, szykujesz formę tą biegową? Trochę tam potruchtasz w Wieliczce? Jeżeli będzie trzeba, to potruchtam, aczkolwiek forma biegowa nigdy u mnie nie zagościła. A jeżeli będzie trzeba skoczyć, to zgłaszam się. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać i co, do zobaczenia w Wieliczce. Do zobaczenia. Pozdrawiam.